I may wear a Sildu's ring, but I am not yet a Nazgul. You will finish what you started. It will be done. The plains of Gorgoroth, lit by the endless fires of Mount Doom. Of all the Dark Lord's dominion, this is its very heart. Good place to put a blade. Indeed. But you will likely need help in this wretched land. Look for allies within it. And beneath it. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w DLC Ostrze Galadrieli do Śródziemia Cienia Wojny. Kolejna misja, Kopacz. Misja rekrutacyjna właściwie, powinienem powiedzieć. Kopacz chce zniszczyć tunel rywala, wybierz stronę w tej podziemnej wojnie. Let's go. Może już zakończymy DLC-ka w tym odcinku. Who knows? You're that elf I've heard him talk about. Come to kill everything in Mordor, have you? Good. Everything moving around up here makes an horrible racket down below. Down below? You should see it under there, my sharp-eared friend. Beautiful. At least it was. Until that lunatic started building his glorious future. Time to bring that crashing down. Get away from there, you rowdy! You are standing in the way of my masterwork! I am standing for those you had crushed beneath your infernal industry. And soon they too will rise against you. This glorious future is beginning to give me pause. Beginning to? Aha. Czyli rozumiem, jeden albo drugi, jeden zostanie zabity. Kurde... No nie wiem, w sensie... On niby buduje fajne mury, ale ten na przykład może jakieś podko pogarnąć albo coś. Dobra, YOLO. I tak wszystkie Olokhai giną na końcu Wojny o Pierścień. The new Orc Kingdom will be built on the ruins of the old, and you'll be buried beneath both. Here's the plan. We plant Gulbay in the slave camps. Ghouls coming, orcs go out. Everyone's happy. Good plan, right? I do admire its simplicity. Okej, okay, let's go. Jakby kogoś interesowało, to mam aktualnie na sobie... Okej, okay, można i tak. Coś jedna strzała. To mam na sobie...
Mam na sobie set siewce światła, które sobie farmiłem. Tak twierdzisz, kolego? Damn it. I say, if the underfolk share the world beneath the ground, why can't we work together to defend it? Won't see us coming. Anybody with a quiet step can appear out of thin air. The underfolk and I can appear out of thick ground. No i takie opcje skradankowe, to ja lubię. Złapałem się na tym teraz przez chwilę, że miałem włączone nieskończone strzały, ale już to wyłączyłem. No stinking ghouls are killing my slaves. And no filthy elf is killing my slaves. If anyone's gonna kill my slaves, it'll be me. Now take her out, lads. Okej, widzę, że chłopak, że facet ma... We're gonna put you and your workers in the ground! I've got a spot all picked out! Naprawdę intrygujące podejście do roboty swoich pracowników. No, fear me. I can steal your will. In the name of the Dark Lord. Pięknie. No, God bloody damn you! Okej, nie do końca tak chciałem go zabić, no może być. Glorious! Oh, there was a point there where I thought I was headed underground for good. But now his operations lie in ruins, and the underrealms are free from above ground meddling once more. I feel like celebrating, and I know just the place. Okay. Quite a useful trait that Digger has, disappearing into the earth. I don't think he'll stay disappeared. Something tells me he'll pop up again. Okej, okay. Czekaj, pokaż mi teraz kompendium. Okej, to będzie ostatni ziomek. Gdzie on jest? Tutaj.
kopacz. Zawsze pod stopami. Myślisz, że Mordor jest duży? Jesteś na parterze, a powinieneś zobaczyć piwnicę. Żądny przygód i pracowity urg, który dogłębnie zbadał pieczary i tunele pod Mordorem, a nawet dodał kilka swojego autorstwa. Kopacz posiada wyjątkową umiejętność wyrastania z podziemi, gdy można się go najmniej spodziewać. Zaskakując zarówno wrogów, jak i przyjaciół, chociaż tych drugich nie ma za wielu, przez to, że cały czas głosi wyższość podziemnego świata. Jest przekonany, że dni świata na powierzchni są policzone, natomiast podziemne królestwo to wielka, niewykorzystana przestrzeń, którą może zawładnąć. Kopacz pojawia się na górze wyłącznie po to, by zaatakować tych, których działania mają według niego negatywny wpływ na jego podziemne włości. Okej, okay, ciekawe. Architekt chyba się nie zaktualizował, co mi się wydaje. No nie, ale niestety to chyba przyjdzie nam go zabić. A nie powiem, wolałem tego uniknąć, bo ten ziomek był spoko, ale... Trudno. Tutaj mamy wszystkie 5 z 6, co jest dla mnie dziwne. Z runa, peleryna, zbroja, łuk, ostrza. A dobra, bo ostrza są tak ogólnie. Bo ostrze są tak ogólnie, zarówno jako te dwa, którymi Eltariel walczy, jak i to, które... Znaczy, dobra, może nie, które służy też tyle, bo ona w sumie zabija tym samym ostrzem, tylko nie wiedzieć czemu, ale jest to liczone jako osobno. Jako osobna rzecz. Przeczytajmy sobie może to, bo to jest dość krótkie, a myślę dość fajnie trochę lore rozszerzy. Bez wątpienia wkrótce pojawi się kolejny elf poszukujący tych trofeów. Ostatni artefakt zachowam dla siebie w oczekiwaniu na rywala. Nie należę do plemienia, nie krępuje mnie porządek, jestem wcieleniem chaosu. Ratak samowolny. Okej. Z czym elfy walczą w Mordorze? Z plemionami, uporządkowanymi i karnymi. Co za ohydstwo. Krainą orków powinien rządzić chaos, to z niego pochodzi nasza siła. Plemiona próbują wymusić porządek tam, gdzie być go nie powinno. To zabija nas równie szybko jak elfie ostrze. Okej, zbroja. Orki odnoszą zwycięstwa jak każda wielka armia, ale nasze triumfy są niczym w porównaniu z tym, co moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy byli wolni. Nasi panowie to wiedzą, dlatego właśnie trzymają nas krótko. Nie możemy się ich bać, to oni powinni bać się nas. Peleryna. Nie należy do żadnego plemienia, to dlatego pokonuję naszych elfich wrogów i posyłam kolejnych wojowników w piach Mordoru. Nie wstrzymuję szału i gniewu, które są naszym darem, daję im upust. Dlatego wzywam wszystkie orki, by zrzuciły jarzmo swych panów i zostawiły swoje marne plemiona, by uderzyć na Śródziemie jak jedna pięść. I runa. Wiele elfów wysłano do Mordoru i wszystkie spotkał tu koniec. Niektóre nosiły potężne zbroje, inne miały śmiercionośną broń, a kiedy spotykały orka, zabijały go bez litości. Dopóki nie trafiły na mnie. Okej, okay, myślę, że mam jedno, że mam trochę... Nie wiem, czy wam puszczę to, co on gada. Jedna rzecz, która boli mnie właśnie w tej części, to że przy tych artefaktach nie ma tego... Jak wchodzę, to mogę sobie tak, o, fajnie, na przykład tę runkę, czy bardziej broszę z runą, bo to chyba jest brosza. Mogę sobie tutaj tak fajnie obejrzeć. Nie, bo brosza to jest takie, co się przypina na szyi albo na tym, na klacie. Dobra, po prostu te runy. Mogę sobie tak to przybliżyć, bardziej oddalić, obejrzeć. Mogę odtworzyć to, co on gada, ale nie ma niestety opisu tego, co jest mówione. No, i to trochę boli. Bo to mnie bo to akurat mnie wstrzymuje przed tym, żeby wam pokazać, jak to jest też w podstawce z tymi artefaktami, no bo nie powiem, to nie jest jakieś mega trudne w montażu, ale to jest trochę upierdliwe. A nie powiem, akurat to mi się podobało, że były opisy tych wszystkich trofeów w trakcie odtwarzania, ale dobra. To już zostawmy. Bitwa o Mordor. Pokonaj nieposłuszny Nazgule i odbij region Gorgoroth, zanim będzie za późno dla Taliona. Dobra. Czyli chyba finał DLC-ka nam się szykuje. There will be no turning back after this. There never was. No, z tym się akurat można zgodzić, że nigdy nie było odwrotu. Kurde, aż żałuję, że nie wyfarmiłem sobie najlepszego tego. Jeszcze raz. Idzida.
Żałuję, że nie wyfermiłem sobie najlepszych klejnotów na każdą broń, ale mam bynajmniej najlepsze na zbroje i runy. Znaczy, w sensie, dobra, mam tam wyfarmione chyba 3 te klejnoty. No, te najlepsze. Jeden w runie i 2 w zbroi, więc leczenie jako takie mam potężne, ale myślę, żeby jednak wyciągnąć ze zbroi jedno i wsadzić sobie w broń. Tylko może nie w tą broń, tylko właśnie w ostrza. Zobaczmy, co mogę wpakować w resztę. Dobra, w tą broń mogę walnąć to. No, a tutaj damy to. No i to. Żeby mieć klejnoty w każdym elemencie uzbrojenia. Później powiem, samo to 200% już jest dość potężnym buffem, jeśli chodzi o leczenie. Okej. Okay. Czyli chyba finalna misja się szykuje. Czyli DLC-ek na 4 odcinki wyszedł. I zrobiłem sobie miniaturki na chyba 6. No ale dobra. Lepiej zrobić na więcej niż na mniej. Cytadela nie umarły. You stand before walls you could not defend and will not breach. You face the army we have assembled to dominate all of Mordor. And you will have the honor of being its first triumph. And when your bodies lie broken on the battlefield, we will hack the rings from your fingers and begin our conquest of Middle-earth. One must admit, they are ambitious. It won't make a difference. Ej, teraz... Ej, szkoda, że Stallionem tego nie powiedział. Więc tak jednocześnie, że Stallion z tym mieczykiem i tą swoją połową tego widma. I ona właśnie tak lekko podświetlona jak teraz. Bo ona się nie podświetliła prawie na to widmo, tylko tak leciutko, leciutko. Ale i tak fajnie wyglądało. Dobra, ci niech tam płoną, ja tutaj wskakuję już do środka. Dobra, to jeszcze nie jest architekt, ale... Przyjdzie nam też z nim zawalczyć. Dotrzepiemy go. O, ładnie Talion. O, cześć załatwiacz. Jezu, tu się animacja zgliczowała. I co ci zrobiło to biedne ciało? No człowieku, orku, przepraszam, orku. O, my mamy przejąć? A jak to będzie u mnie wyglądało? Aha, ma glewie! Nie! Krzemyk! Czemu odpaliłeś się? Czemu zrobiłeś się na kamikadze? No kurde! Ale nie musiałeś w ogóle, baranie skończony! No kurde, mać! Ja was tak fajnie zwerbowałem. Tyle żeśmy wysadzili beczek na grałgu, a ty żeś się tak po prostu skamikadzował. Oreczku, dlaczego? Dobra, a tak odchodząc od... trochę na poważnie. Takie moje pytanie, dlaczego Eltariel wykorzy... Typical.
I have to do everything else around here. Tak, 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 na pewno. Dlaczego Eltariel ma tą glewię? Jakby ja nie mogę normalnie tą glewią atakować. Więc jakby co, Talion na czas tego jej to dał? Czy to jest jakaś jej glewia, o której my jakby nie wiemy? Dlaczego żeś się dostosował wielce? Dobra, trafiłem. You think I'm about to keel over? What do I look like? A delicate pink skin? No trochę tak. Dobra, wypróbujmy tą bańkę. A no tak, bańka musi mieć napełnione. No jak mam go uniknąć? O! Trochę światła. Kurde, tam do przejęcia, ale też gość jakiś krwawi. Dwóch już nawet. Dobrze, podpałka. Dobra, japa typie, bo już nie mogę cię słuchać w ogóle. Nie mogę tak fajnie naświetlić, no ale... No, gra zdecydowała, kurczę, inaczej. Dobra, w górę. W górę. Wstawać! Dobra. Ciekawe, czy Eltariel będzie w stanie, bo Talion na pewno, ale czy Eltariel będzie mogła wejrzeć jakby w te Nazgule, bo ja jestem naprawdę ciekaw, kim one są. O, tu jakiś legendarny ziomek. Seen a victim torn apart by a dozen Uruks at once? My sweet. No! I see blood! I know, come on! You'll never take on! Ooh, I see you are squirting blood all over the place! But get up! You got plenty left! Weapons up! Forward! Aha! Co to było? Nie załatwiać! Tego mi pokaż! Co to było za poniżenie? Bo to jest pierwszy raz, jak takie coś miałem w tej grze. W poprzedniej mi się tak zdarzyło, ale nie pamiętam, co to robiło. Ochrona, wrażliwości, lęk przed podpaleniem. Aha, czyli to, a to nie jest jakaś jego cecha, tylko to jest po prostu ten. To jest rzecz, która może się odpalić po prostu w trakcie gry. Że szansa mi się zużyje, ale gościu mnie jakby nie chce atakować, przez to nie mogę sobie nabić paskę na przykład. Fajnie, że nie ma prawa w ogóle mnie trafić, nie? Tak, pewnie, jeszcze bądź odporny, kurwa, na strzały. Dlaczego, kurwa, nie? Jeb, kurwa! Okej, okay, Pajung.
No tak, oczywiście. A mógł srogi uciek, spoko. I've had worse from crippled ghouls. No tak, jako że twardział, to nie chce zdychać. Nie chcę odprawić, nie chcę przyzwać tej ziomki. Tego tu chyba nie ma. Tego nie mogę. Okej, pająk go zajmie, więc nie zejdzie mi szansa na szczęście. Albo i zejdzie. But get up! You got plenty left! Oh, I remember that move! Darkness consumes! No jak ja mam go rozwalić? No halo, potrzebuję tych pająków, ale one mi się już skończyły! Jeb, kurwa! Dobra, wiesz co, spierdalaj! Chcesz, to se przyjdź kurwa za mną, ale ja mam cię kurwa dość jak na razie. Czekaj, najpierw leczenie dla ziomków. Aha, gościu został zabity nad niem przez co. Spoko. No. Leczonko i przejonko. A ten drak go zabił, dobra. A to mi tak na rękę akurat. Dechu? Ja. Dobra, jeszcze tutaj zostało jedno miejsce. Dobra, zawczasu, pokaż mi tego typa. Wrażliwe na takie z ukrycia, dobra. Przydami. No już jesteśmy w walce. Dobra, wstaję pułapkę. O, okej, okay, już przejęty punkt. Spoko. Okej, okay, jeszcze musimy go tego pokonać. Spoczy. Dobra, ale potrzebuję nabić sobie pasek. Jeszcze jedno trafienie. Dobrze. I teraz, uwaga, adios! To jest coś pięknego. Dobra, też szybko polecę po klejnoty. Czy mogę coś z nich skrafcić jakiś lepszy? No jeden taki lepszy mogę zrobić, no to niech będzie. Tu go wsadzimy od razu. Dobra. Okej, teraz jeszcze tego wodza trzeba zabić. Uda się? Close, close. O, i jeb! Dobrze, Og! Ale mamy tutaj skończony debilizm, żeby w taki sposób się ten... Żeby w taki sposób skakać do kogoś, kto ma kuszę. Ktoś na blisko. Na raz on powinien paść tak naprawdę. Ale wedle gry to jednak, chyba jednak nie. Dobra, tu mam tylko po jednej sztuce tych słabszych, znaczy najsłabszego i tego trochę lepszego klejnotu. Tak więc wchodzimy. I walczymy. You have come for Elf. We thank you for bringing us the ring. Galadriel has sent you to your death. Ale mam jakąś Sarigamę, co nie? Dobrze kojarzę bronię. Okej, okay, nie mogę ich tak sobie sprawdzić. Żółwie ataku świetnych, aby uszkodzić zbroję cień. Okej. Okay. No weź się na pysk, Val! No chcę tak fajnie się wbić w nich! Boże, w nich, w nie znaczy się. Seriously?
światełko, żeby mnie leczyło. Jednocześnie zadawało im obrażenia. O, niespodzianka! Okej, nie powiem, dość fajnie to wyglądała teraz ta animacja. Okej, ta się trochę zjebała z tego, co widzę. Ale wiecie, że nie możecie obie nosić tego pierścienia jednocześnie? No zdejmij, żeż ten łańcuch! Nie, no kurwa, nie dadzą mi spokoju na 5 sekund, no. Wykonać jedną, bo... druga to już będzie potem mniejszy problem. Dobra, mogę tu wbić na górę? Nawet, że mogę. Dobra. Aha, no tak. Tak tego nie zdejmę, bo to jest przywiązane gdzieś tam na dole. Zdejmij łańcuchy. I lecimy po nie. Dobra, niby Eldariel nie chce dominować, ale ja chcę, żeby to zrobiła, bo chcę się dowiedzieć, kim są te Nazgule. Ja autentycznie nic o nich nie wiem. Jak powiedziałem, w historii Władcy Pierścieni, w lore jest powiedziane, że 9 królów otrzymało pierścienie, a to są siostry, czyli królowe. Więc jakby skąd one mają te pierścienie? Nie wiem, bo jakiś... No nie wiem, to nie było głupie. Rzućmy teraz światło na tę sprawę. O! Dobra, jedna poszła, to z jedną już pójdzie gładziej. No kurde, czemu nie mogę jej nic zrobić, jak ona tak wisi? No to się aż prosi, żeby do niej przylecieć, kurde, z świetlnym ciosem. O, i cyk! A jestem za daleko, dobra. O, jest! You will never possess the rings. The rings will possess you. Okej, czyli... mają pierścienie, czy nie? Tego jeszcze nie widzę. A to kto? Tak, mają pierścienie. Czekaj, czy one? Glory of the kingdom. We honor you, father. It seems you honor yourselves. The rings. Okej.
Dobra, co to jest za jakieś królestwo? Nie kojarzę królestwa, w którym byliby tacy a la chińscy wojownicy. Ale ja dobrze rozumiem, one zapolowały na nas gule. Każda jedna zabiła jednego z... Jednego z królów i odebrała mu pierścień. Steady, Ranger. My time has come. Take me home to Gondor. Take the ring, now. You will not get another chance. Please. Don't let me die in this cursed land. Of course. Okej, okay, czyli co, to będzie teraz na moment przed tym, jak jest koniec podstawki? Będzie teraz ciekawi, czy będzie przejście do gry, czy do kolejnego cinematika. Okej, okay, póki co jest cinematik. Czy to bardziej cinematik, cutscenka po prostu. The ring. You told me once when the time came you would do what is needed. Give me the ring. Such a little thing. Why should I give it? Tell me. Oho. Do not betray the man you were. You speak to me of betrayal. You abandoned me. You and Celebrimbor. You took everything from me. I have fought this war alone. Talion, you are not alone. This ring is mine. And Talion is no more. Oho, boss! Dobra! You will die now. Do what I vowed long ago. The great eye will feed on you. Kurde, nie lubię strasznie tych młotków. Witness the might of the Galadrim. Okej, okay, nawet nie wiem, czy użyłem teraz egzekucji, czy wypełnienia światłem. Ale chyba tego drugiego. Ewidentnie nie podziałało. Pewnie tego jesteś, bo jak na razie trochę średnio ci to idzie. I to nie tylko z Talionem, tylko ze wszystkimi Nazgulami. This is the wrath of Galadriel.
kurde! Muszę się schować, muszę się schować, muszę się schować. Mogę przejść? Mogę, dobra. Cyk, cyk. I will destroy you. No weź! Jedyny ból z tego leczenia, jaki mam, to właśnie fakt, że ono tak wolno się ładuje. I will finish what I came here to do. A rozumiem, a przez to, co rozumiesz, tak dokładnie mówiąc? Wiecie, co jest zabawne? Ja grałem w podstawkę, ani razu nie zrobiłem zjawy z orka. Ani razu. O super! Jeszcze raz góle pozostałe przyszły! Pięknie! Tego potrzebowałem! Tak jest! Ale czekaj mi teraz, czy może Galadriela, czy Eltaria teraz zginie. No kurde, i weź sobie znać miejsca, żeby się uleczyć. Nie mogę na pewno dać się zabić, no bo na logikę, jak dam się zabić, no momentalnie po prostu on to jest po prostu przegrana misja. No kurwa mać. Dobra. Gniew? O! Dobra, jest. A czemu ona ma tę zbroję podstawową? May you gain some freedom and death. I am banished from death and bound to the flaming eye. Oho. I co teraz Eltariel to widzi? Przebłyski z poprzedniej części? Stworzenie pierścienia władzy. Zdrada. W chwilę wcześniej była ta... My fate is my own. I ta epicka scena. Czemu nie było tekstu? Your work here is done. No chyba nie. We will go into the west. Not yet. In the years that followed, Eltariel continued to fight the forces of darkness. She traveled east, and she returned to Mordor many times. She witnessed the fall of Barad-dûr and the escape of Celebrimbor. The Ringmaker is free.
He calls to you. I will follow his call.